trudno nazwać to zbiegiem okoliczności. Mamy 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I oto w tym momencie ukazuje się wydanie wieży spadochronowej, które przez 18 lat było nieobecne na Rygu. W bibliotekach już go prawie nie ma. Książka Kazimierza Gołby wraca do czytelnika. To jest książka wyjątkowa, ponieważ tylko dwa miasta w Polsce mają takie książki. Warszawa ma kamienie na szaniec, Katowice mają wieżę spadochronową. Bo jest to książka tyleż o harcerstwie, co o mieście. Warszawa bardzo wysoko ceni kamienie na szaniec. Ta książka żyje w tym mieście. A w Katowicach to bywa różnie. Jest jeszcze bardzo wiele miejsc, które trzeba by w Katowicach oznaczyć, bo tam byli harcerze we wrześniu 1939 roku. Ale przede wszystkim trzeba tę książkę na nowo czytać. Jest ona rzetelną lekcją historii o mieście, bo Katowice są głównym bohaterem tej książki. Jest to miasto upersonifikowane, żyjące, czujące. Miasto kochane i wcale nie zdegradowane. Katowice w wieży spadochronowej Kazimierza Gołby są miastem wielkim, pięknym, pełnym zieleni, śniących arterii tramwajowych i ruchu wielkiego miasta. I to miasto jest dzieciństwem bohaterów tej książki i ci bohaterowie umrą razem z polskimi Katowicami. Zanim dosięgnie ich kula niemiecka, umrze w nich kochane przez nich miasto. Gołba nie kryje prawdy. W Katowicach przed wojną istniała silna mniejszość niemiecka i znajdziemy tu takie zdanie, że co szósty mieszkaniec tego miasta modli się do Hitlera. Ten moment, kiedy piąta kolumna, kiedy Freikorps wyjdzie na ulicę miasta, przełamie cezurę czasową i nastąpi odwrót polskich Katowic, pojawią się niemieckie. W książce mamy pokolenie synów, to jest pokolenie harcerzy, i pokolenie ojców, to jest pokolenie powstańców. I nie jest to fikcja literacka, bo gdy spojrzymy na biografie szczegółowe, autentycznych przedstawicieli harcerstwa, wspomnę Józefa Pukowca, to syn harcerz jest wychowany przez ojca powstańca. To jest normalne dziedzictwo rodzinne. I tak jest też w wieży spadochronowej. Pan Jadwiszczak zawsze mówi, my powstańcy, u nas powstańców. A cała trójka jego dzieci, Stach, Bolek i Tereska, są w harcerstwie. Dlatego też ta książka nie jest jednostajnie martyrologiczna. Jest dramatycznie przełamana rzeczywistością miasta, które nie jest miastem jednonarodowym. Ta linia podziału biegnie przez rodziny, jak na przykład przez rodzinę Pawła Schwertfegera, którego ojciec był działaczem Volksbundu, a ciotka Waleska, żyjąca w Panewnikach, była żarliwą Polką i w jej restauracji przyjmowano najwyższych dostojników państwowych. Paweł wybiera harcerstwo i wybiera Polskę. Ale w tym samym domu, co Jadwiszczakowie, mieszka rodzina Walotków, którzy się czują Niemcami. I ta książka pokazuje, jak wrzesień dramatycznie skłócił to miasto. Skłócił rodziny, skłócił mieszkańców, skłócił ulice i sąsiadujące domy. To jest jeden wymiar prawdy wieży spadochronowej. Drugi wymiar prawdy to jest miejsce. Ja kiedyś policzyłam, że w wieży spadochronowej jest 55 punktów topograficznych, kilkadziesiąt ulic, kilkanaście kościołów, jedna rzeka. Nie ma takiego wydarzenia w wieży spadochronowej, które by nie zostało dokładnie zlokalizowane. Często narrator jest nawet tak dokładny, że mówi, było to kilkanaście kroków od bramy. Wiemy, do jakich szkół chodziły dzieci,
Jadwiszczoków, Stach chodził do gimnazjum imienia Kopernika, Tereska do szkoły przy Placu Wolności, Bolek do szkoły przy ulicy Stawowej. To wszystko jest dokładnie opisane. I akcja książki toczy się promieniście. Biegnie od rynku do Placu Wolności, od rynku do Parku Kościuszki i od rynku w stronę Chorzowa. Potem im bardziej będą się zagęszczać wydarzenia, tym bardziej będziemy się wszyscy zbliżać do rynku. Nie ma takiego miejsca w wieży spadochronowej i ręczę za to własną głową, które nie istniałoby na planie Katowic. Drugi element urealniający to czas. Gołba bardzo dokładnie podaje datę, dzień, porę dnia. Jeśli będziemy oglądać poszczególne rozdziały, bardzo proszę zwrócić uwagę na to, jak one zaczynają się. 1 września pierwsza fala paniki przeszła przez Katowice. I od razu jest data. I tak się to przesuwa przez całą książkę. Jest jeszcze kolejny element, o którym muszę powiedzieć, to są ludzie. Mamy w tej książce dwie grupy bohaterów. Postaci historyczne, zarówno z polskiej, jak i z niemieckiej strony, i bohaterów literackich, fikcyjnych, stworzonych dla wymagań fabuły. Te postaci są fikcyjne, lecz prawdopodobne. Noszą też autentycznie śląskie nazwiska. Z bohaterów historycznych warto wymienić kilka nazwisk. Mamy tu więc przede wszystkim małego wojewodę Michała Grażyńskiego. Mamy prezydenta ówczesnych Katowic Kocurę. Mamy Walentego Fojkisa. Mamy Rudolfa Niemczyka. Mamy w końcu Nikodema Ręca i jego syna Józefa. Obaj zostali rozstrzelani na katowickim rynku. I to jest pierwsza grupa bohaterów. Druga to są ci prawdopodobni, jak Jadwiszczok. Udało mi się ustalić, że przed wojną w Katowicach mieszkali Jadwiszczokowie. Mieszkali w pobliżu ulicy Chopina. Rzeczywiście Jadwiszczok był powstańcem, ale nie wolno nam ich utożsamić z bohaterami książki. Czy inny, Józek Mandla Skarbowej, podaje pisarz. No był rzeczywiście piekarz mandla na ulicy Karbowej. Skąd się wzięły te nazwiska? Często były to nazwiska informatorów pisarza, który w ten sposób dziękował im za dostarczenie materiałów. Mogłabym na ten temat mówić bardzo długo i pewnie bym Państwa zanudziła, a nie o to chodzi. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że Gołba sam spędził początek września w Katowicach. Mieszkał na ulicy Pawła i jak wspomina jego córka, przez pierwsze dni września nie było go w domu. On cały czas chodził po Katowicach. Patrzył na to, co się działo. 9 września został, tego się niestety nie udało ustalić. Skutek pewnie jakiegoś donosu, może ktoś z Freikorpsu, powodował, że został aresztowany, ale nie przez gestapo, bo gestapo 9 września jeszcze w Katowicach nie było. Gestapo powstało tu dużo później. Były inne formacje. Został aresztowany i wywieziony na Montelupich, więc wszystkiego nie widział. Natomiast zaraz po wojnie skonstruował taką ankietę, która składała się z 10 punktów. Opublikował ją w Gościu Niedzielnym, czasopiśmie wówczas najbardziej popularnym na Śląsku, z pytaniami. Kto widział wojska niemieckie? Kto słyszał o harcerce, która strzeliła do oficera niemieckiego na katowickim rynku? Kto słyszał o walkach w Parku Kościuszki? Na tę ankietę odpowiedziało mu mnóstwo ludzi. Ta ankieta nie dotrwała w całości. Niektóre z wypowiedzi odnalazłam po latach w Bibliotece Śląskiej, a na przykład jak idzie o ten szczał do niemieckiego oficera.
to po bardzo wielu latach, przez przypadek z obecnym tu Adamem Turulą, znaleźliśmy kobietę, która ten szczał widziała. Niestety ona już była tak głęboko pogrążona w Alzheimerze, że nie udało się od niej nic wydobyć. Natomiast jej córki potwierdziły tak, że mama bardzo często o tym opowiadała. Ale zdążyła swoje zeznanie złożyć w komisji? W komisji do badania zbrodni hitlerowskiej w Polsce i to jest dzisiaj w materiałach IPN-u, to zeznanie. Także to też nie była fikcja literacka. Druga grupa informatorów to byli ludzie, którzy przychodzili do Gołby do domu. Jego córka wspominała, że hol w tym domu wyglądał często jak poczekalnia u lekarza. Były tam takie tłumy ludzi. Przychodziły bardzo różne osoby. Przynosiły różne pamiątki rodzinne. Przynosiły różne dokumenty. Na przykład druh Bogdan Szaflik przyniósł takie obwieszczenie niemieckie o wyłapywaniu resztek obrońców Katowic. To było z początku października ogłoszenie. Ja do niektórych tych informatorów jeszcze dotarłam, na przykład do Jerzego Sikorskiego, ale oczywiście już nie do wszystkich. Tylko mój mąż wie, ile par butów przy tym zdarłam, jakie miałam niemiłe przygody po drodze, bo trudno było ludziom wierzyć, ludziom postronnym, że ja nie mam w tym żadnego interesu. A jak dotarłam do wdowy po Nikodemie Ręcu, to ręce załamałam. Co ci ludzie przeszli, to można by drugą książkę na ten temat napisać. Dziś żyje jeszcze wnuczka Nikodema Ręca w Katowicach. Miała bardzo cenne pamiątki. Na przykład po tej egzekucji na katowickim rynku ktoś im wrzucił do skrzynki pocztowej przeszczeloną, skrwawioną legitymację powstańczą ojca. Ona to wypożyczyła jakiejś szkole i więcej to do niej już nie wróciło. Zawsze mówię, nie trzeba nam wojen ani zamieszek, wszystko sobie sami zniszczymy. Dokładnie. Tak narastał ten materiał. Gołba, kiedy pisał tę książkę, był już sparaliżowany na wózku inwalidzkim, choć nie był jeszcze starym człowiekiem, miał 40 kilka lat. Aż trudno uwierzyć, że w tym schorowanym człowieku znalazło się tyle żarliwości. Ta książka powstawała na gorąco. W Bibliotece Śląskiej można zobaczyć jej rękopis. Pokreślone zdania, zmieniające się realia, szczegóły, ale jest to żywy dokument. Nie ma problemu, żeby w zbiorach specjalnych ten rękopis wieży spadochronowej znaleźć. Książka ukazała się w roku 1947, ale nie w Katowicach, tylko w Poznaniu. 1947-1948 już wielkimi krokami zbliżał się stalinizm. W 1949 roku Ministerstwo Oświaty ogłosiło tak zwane listy purgacyjne, to znaczy listy książek podlegających natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek. Ja dotarłam do tych list, są w Państwowym Archiwum na Józefowcu. Można tam zobaczyć także nazwisko Gołby. Dlaczego? Dlatego, że tym purgacjom podlegały wszystkie książki o przedwojennym harcerstwie. Wystarczyło nazwisko autora, był tam m.in. Kamiński, Szczygieł, Grodecka. To wszystko podlegało natychmiastowemu zniszczeniu. Spotkałam jeszcze bibliotekarzy, którzy chowali te książki pod ladę, wynosili do domu, żeby je ochronić przed zniszczeniem. W ten sposób przetrwało kilka egzemplarzy pierwszego wydania Wieży Spadochronowej. W dużym nakładzie, oczywiście wydana przez wydawnictwo Śląsk, ukazała się dopiero po październiku. Wtedy i ja tę książkę przeczytałam, a gdy osiągnęłam dojrzałość i zostałam drużynową harcerską, moja drużyna nosiła imię bohaterów Wieży Spadochronowej. No i tak się to, proszę Państwa, zaczęło i tak się toczy. Ponieważ skończyłam studia polonistyczne, ale moją wielką pasją i miłością zostało harcerstwo.
łatwo. Stąd też w moim opracowaniu ukazywały się bardzo długo kamienie na szaniec. No i teraz ukazuje się wieża spadochronowa, którą Państwu z prośbą o przyjęcie sercem i przekazanie dalej dziś polecam. Jeśli są pytania... Chciałbym tutaj nadmienić, że bardzo dokładnie odpowiedziała Drówna genezę powstania tej książki. Ponieważ ja bardzo dobrze znałem Kazimierza Gołbę, muszę powiedzieć, że podczas okupacji chodziłem na tajne komplety nauczania. Wówczas mieszkał w Sosnowcu. Po wojnie przeprowadził się na ulicę Szafranka. Tak. Z tą rodziną niemieckie kontakty, no pani Helena, jego żona zmarła, do dzisiaj jeszcze żyje córka pana Kazimierza, pani Marysia, którą 2 lata temu odwiedziłem jeszcze tutaj w domu, mieszka w Katowicach, no ale wnuk nadal hołduje, że tak powiem, te harcerskie zapędy, no jest po prostu harcerzem. Ja miałem tą książkę, dostałem z pana Kazimierza Gołby z autografem. Także no, bardzo mi miło tutaj słyszeć, bo rzeczywiście tutaj bardzo dokładnie opowiedziała, jak ta książka powstawała, ponieważ no, znam dokładnie to. Dziękuję. Znaczy ja mam takie pytania, bo tak się powijało, że on miał kontrolę przez Urząd Bezpieczeństwa. Papiery zostali jemu zabrane z domu, wykradnięte, które do dzisiaj nie znaleźli się, który Urząd Bezpieczeństwa mu zabrał i miał wielkie kłopoty i go nawet wywlekli tam gdzieś na jakieś przesłuchy. Czy to jest prawda? To nie jest prawda. Zaraz odpowiem. To nie jest prawda. Bardzo długo mówiono o tym, ale ja sprawdziłam bardzo dokładnie wszystkie rewizje przeprowadzone przez Urząd Bezpieczeństwa w Katowicach. Nie było rewizji w domu Kazimierza Gołby. Nie było w ogóle go w rejestrze. Ale za jednym z jego informatorów chodził Urząd Bezpieczeństwa, ponieważ on był związany z podziemiem antykomunistycznym w Katowicach. I prawdopodobnie tak doszłyśmy razem z panią prokurator Ewą Kojową. Ktoś z UB przyszedł za tym informatorem do Gołby, ale nic tam nie znalazł. A jest o tyle trudno cokolwiek ustalić, że wtedy w domu była tylko służąca, o której sług zaginął i chyba 11-letni przybrany syn Gołby. Innych świadków nie było. Więc no, narosło koło tego trochę sensacji i trochę nieporozumień. Natomiast materiały, o których mówiono, że zostały zabrane w czasie tej rewizji, są w Bibliotece Śląskiej. Odnalazły się, gdy córka Kazimierza Gołby przekazywała dorobek ojca profesorowi Malickiemu. Panie profesorze, ciała tych młodych ludzi, tych bohaterów, czy jakich można najbardziej najelegancji, najcieplej określić, zostały złożone w jednym z pobliskich budynków, czy gdzieś tam. I proszę? W Kostnicy szpitala. W Kostnicy. Na Kozielskim. I tam, czy panie profesor wie, ile tam zostało złożono tych ciał? Te zwłoki, zmasakrowane zresztą, przewożono potem z rynku platformą. Przewoził je taki sklepikarz z ulicy Raciborskiej, nazywał się Kruczek. On tam miał sklep jarzynowy. I te ciała były przewożone do tej zbiorowej mogiły, która jest na Panewnickim cmentarzu. Tam je wrzucano łopatami, widłami i chlorowano. Drugie takie miejsce to było w Kostnicy cmentarza przy ulicy Francuskiej. Tam wisiała potem lista tych zmarłych, tam ludzie, znaczy zamordowanych, rodziny chodziły i sprawdzały i tam było około 100 osób. Kolejna grupa była w szpitalu na Raciborskiej. Tam było bardzo dużo zwłok w mundurach powstańców, harcerzy i cywilów. Były nawet takie zwłoki, można by było powiedzieć, dzieci 12-13-letnich. To były ofiary z miasta,
Natomiast spod wieży spadochronowej, według badań Andrzeja Szefera, te ciała wywieziono do Gliwic, do krematorium. Wiele lat temu przy prezydencie miasta, jeszcze poprzednim, działała taka komisja, w której brałam udział i wtedy myśmy, głównie dzięki temu, że córka mi pomagała, ustalili bardzo dużo nazwisk katowickiej, z panewnickiej mogiły. Te nazwiska tam są. Dowiedziałam się o tym od rodzin, od Ręców na przykład, od Pierończyków. Ci ludzie wiedzieli całą okupację, gdzie są złożone te ciała. Zawsze tam chodzili 1 listopada palić światła. Potem tamtędy puścili Niemcy drogę, jezdnię, żeby to miejsce kultu zrównać z ziemią. To nie pomogło. Ja dotarłam do świadectw matek, które całą okupację tam chodziły palić znicze na grobie swoich dzieci. Tej mogiły nigdy nie ekshumowano. Do niej dołożono jeszcze ciała z panewnickich lasów, także my de facto nie wiemy, ile tam jest ciał. Była taka cyfra 116, ale jak policzyłam, to się nie zgadza. Chciał tę mogiłę ekshumować po wojnie Jerzy Ziętek, ale mu nie pozwolono. Potem jeszcze, kiedy pani prokurator Kojowa prowadziła śledztwo, zastanawiała się nad ekshumacją tej mogiły, żeby wreszcie wiedzieć, ile tam osób zamordowanych spoczywa. Profesor Nasiłowski, taki słynny anatomopatolog, który związany jest z Katowickim Uniwersytetem Medycznym, nawet wydał zgodę. Ale młodszy anatomopatolog powiedział, że nie wolno prowadzić ekshumacji na czynnym cmentarzu. No i to wszystko, co tam jest, to jest reprezentacja symboliczna i możemy tylko mówić o tych cyfrach w przybliżeniu. Czyli wiesz, bo była całe życie śmierć, znaczy te nasze życie, tośmy w 48 roku, ktoś go tam poturbował w domu i znikło z jego całe archiwum no, te pisarskie wszystkie dokumenty. I to się okazało nieprawdą. Oczywiście, ja właśnie przed chwilką o tym mówiłam. Trudno mi o tym trochę, proszę Państwa, w tej chwili mówić. Ale to wymyśliła rodzina na użytek takich naiwnych osób jak ja, które przychodziły, drążyły, dociekały i ciągle czegoś chciały. Powiedziano, że wszystko zabrało UB. A tam część materiałów została po prostu zniszczona, zbutwiała w wielkim takim pojemniku drewnianym, w wielkiej skrzyni, a część jest w Bibliotece Śląskiej i można to zobaczyć. Na przykład oglądałam tam oświadczenie Franciszka Szymiczka. To był historyk z doktoratem po Uniwersytecie Jagiellońskim. I co on Gołbie opisał? Otóż on o 12 w niedzielę wychodził razem z Alfonsem Piotrowskim, to był sekretarz gościa niedzielnego, z kościoła garnizonowego po mszy świętej. I jak dochodzili do ulicy Kościuszki na wysokości placu Miarki, musieli przystanąć, bo jechał ten autobus, który opisuje Gołba, pełen harcerzy. On był wtedy na takim poziomie, że oni widzieli twarze harcerzy i widzieli kierowcę. I on to wszystko bardzo dokładnie, bo miał pamięć historyka, opisał. I stąd wiadomo, że to był autobus śląskich linii autobusowych, że kierowca był umundurowany, że jechał jeden sierżant i że jechali harcerze starsi. To dokładnie dowiedział się od Szymiczka. I takich zeznań, proszę Państwa, jest tam o wiele więcej. Ja wtedy, kiedy to odkryłam, opisałam to wszystko w Gościu Niedzielnym, bo tam była ankieta i tam należało też podać informacje, co się dalej stało. Natomiast te wszystkie napaści, które były w Gazecie Wyborczej świętej pamięci redaktora Smolorza, na mnie był taki artykuł Drużyna Pani Profesor,
To one właśnie wynikały z tego, że ja nie pisałam nigdzie tego, co tutaj mówię do państwa. To rodzina nie chciała udostępnić. No bali się o to, trudno. Dla nich to były święte pamiątki. Pewnie różni ludzie tam przychodzili, szukając ciekawostek. No i tak wiadomo, że fama jest stugębna. Tak to rosło, rosło, rosło. No i po tym taka wiadomość poszła w świat. Czy to nie jest dobry moment, może nawiązując właśnie do pytania i do Gazety Wyborczej, mianowicie do ciebie jako i do instruktora harcerskiego i człowieka, który bada wierzę od zawsze i historyka literatury, aby pochylić się w tym momencie i w tym kontekście nad trzema pojęciami historia, mit i legenda związane z wieżą spadochronową. Bo to się pojawia potem w mediach, prawda, i w dyskursie publicznym. No proszę państwa, wiadomo, że legenda narasta tylko wokół faktów. Nie ma takiej legendy, której źródłem nie byłby fakt. Natomiast przekazywana z pokolenia na pokolenie rośnie. I tak jak mamy czarną legendę, na przykład niektórych pisarzy, śmierć Gałczyńskiego owiana jest czarną legendą, można by pokazywać takie przykłady, tak druga legenda to jest ta jasna. To jest ta, która rośnie na przykład wokół wieży spadochronowej. I tego się nie da zmienić. Nie można walczyć z legendą, bo im bardziej się z nią walczy, tym ona bardziej odrasta. A mit to jest pewna prawda, która jest też przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mamy mity europejskie, mamy mity indoeuropejskie i one się wiążą z pewną prawdą, która przybiera różne kształty, różne postaci i różne egzemplifikacje. Ale ona zawsze wyraża pewną ideę. A skoro to przypomniałeś, pamiętacie państwo, była przed laty awantura, którą rozpętała Gazeta Wyborcza. No i z tego wszystkiego się wycofano. Dziś jedna z tych redaktorek pisze, że prawda zwyciężyła. Ależ nikt tej prawdy nie kwestionował, tylko szukano tematu. I nawet człowiek sceptyczny wobec tych wydarzeń, profesor Ryszard Karczmarek, w swojej książce Druga wojna światowa na Górnym Śląsku bardzo rzetelnie przyznaje, że była obrona, że miasto walczyło i że generał Neuling był zdumiony tym, co go spotkało ze strony wieży spadochronowej, bo tego po prostu w ogóle nikt nie przewidywał. Proszę sobie wziąć tę książkę do ręki. Jest to niewielki akapit, ale bardzo rzetelny. Czegokolwiek by się nie kwestionowało, to istota, to jądro prawdy w wieży spadochronowej zostało doskonale uchwycone przez Kazimierza Gołbę. Jest taki epizod, że te dwa Messerschmitty, które przefrunęły, trzeba to powiedzieć, nad wieżą, jeden z nich został uszkodzony. Czy historycy, czy badacze niemieccy potwierdzili, że tak było, że został jeden trafiony przez tych harcerzy i za sobą odleciał ciągnąć służkę dymu. To potwierdził profesor Andrzej Szefer, który badał źródła niemieckie. I jeszcze mam takie pytanie co do treści. Mianowicie chodzi o ten fakt strzału tej kobiety czy dziewczyny do oficera niemieckiego. Jak ja pamiętam, czytałem to, mówię jako mały chłopak, że to było na ulicy 3 Maja. A pani profesor mówiła, że to na rynku. Proszę to wyjaśnić, jaka jest właściwie, gdzie to właściwie było? To było przed sklepem Kutnera. To był sklep żelazny na 3 maja, ale już przy rynku. Aha, tak. No bo sklepy narożne. Nie, bo Gołba pisał, że na ulicy 3 maja. Przed sklepem Kutnera i trzeba wziąć przedwojenną książkę adresową i sprawdzić, gdzie był sklep Kutnera. Wtedy widzimy, że ta lokalizacja się pokrywa. Drodzy drogowie, pozwolicie, że w naszym tutaj w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie podziękuję pani profesor, drugie profesor, za wspaniałą opowieść tak naprawdę, pełną emocji, pełną wzruszeń. Myślę, że to jest kolejny
przystanek na naszym harcerskim podróżowaniu, gdzie dzisiejszym po bardzo ważnych wydarzeniach. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Tylko zasłużyłam, żeby mi coś zaśpiewano. A tutaj grupa Krystyna prosi, żeby coś pięknie zaśpiewać. Ja myślę, że my już po porannych śpiewankach jesteśmy bardzo rozśpiewani. Proszę tylko naszych... No, spotkanie niezwykłe, bo serdeczne, bo harcerskie, bo rozumiejące. No i jakieś takie dotknięcie prawdy tu było, bo ci wszyscy ludzie w różnych okazjach, przy różnych okazjach naprawdę spotkali się z tą książką. A dla ciebie osobiście, także powrót. Dla ciebie osobiście jest to jakaś chwila zwycięstwa pewnej sprawy. Takiej mściwej satysfakcji wobec Gazety Wyborczej, a jednak się kręci. Zapraszamy pani profesor. Jaka jest kolejka pani profesor? No widzę, jak za PRL-u. Proszę bardzo.